Lubię garderobę taty. Dzieli ją co prawda z panem Dariuszem, za którym nie przepadam, ale on rzadko tu siedzi, bo ostatnio coraz mniej gra. To chyba dlatego, że, jak mówi mama, zmienił warunki. W tym wypadku oznacza to, iż pan Dariusz, który jest bardzo przystojny, choć mnie się w ogóle nie podoba, ma nie tylko tak zwane wysokie czoło, ale i łysinę na czubku głowy. Oraz, że jego figura zmierza nieuchronnie w stronę źle napompowanej piłki plażowej. Już nie jest tak zniewalający jak kiedyś, więc wreszcie widać, że nie umie grać, mówi mama. Na szczęście zdania mamy nie podziela telewizja, bo pan Dariusz prowadzi teleturniej z rozumem na ty i talk show Spójrz mi w oczy. Tata ma w garderobie stolik z dwiema szufladami i olbrzymim lustrem. W szufladach jest trochę wyschniętych szminek, stary puder i mnóstwo pamiątek. Przed każdą premierą aktorzy ofiarowują sobie prezenty. Maskotki, breloczki, dzwoneczki z India Shopu, muszelki, serduszka z ciasta i tym podobne. Do tego śmieszne pocztówki albo wizytówki z dowcipnym tekstem. Dużo przy tym śmiechu, ale potem niektórzy, tak jak mój tata, zapominają zabrać te drobiazgi do domu. Stąd ten bałagan w garderobie. Obok stolika stoi kanapa. Pan Dariusz często z niej korzysta, tata rzadziej, bo od razu zasypia i nie słyszy głosu inspicjenta. W garderobie jest interkom, czyli głośnik, przez który inspicjent wzywa aktorów na scenę. Kiedy tata przyśnie, to i tak nic nie słyszy i wtedy trzeba kogoś po niego wysłać. Ale raz nie wysłano i przespał swoją scenę. Po prawej stronie umywalki jest jeszcze wnęka z wieszakami na kostiumy, a ściany garderoby pełne są krzywo poprzypinanych zdjęć przedstawiających pana Dariusza w różnych rolach i różnych fazach łysienia. Siadam nad rozłożonym zeszytem z matematyki. Zadania tekstowe. No nie. Czy Bofo jest w sąsiednim pokoju? Dlaczego znów nawet na mnie nie spojrzał? Co zrobić, żeby zwrócić jego uwagę? Wczoraj w bufecie potknęłam się, niby niechcący, koło jego stolika i wylałam mu na spodnie kole. Chciałam na blat stołu, no ale źle wymierzyłam. Sorry, powiedziałam, potknęłam się. Drobiazg. Nawet nie podniósł oczu, tylko położył na mokrych kolanach stos serwetek. Mogę postawić ci nową kolę? Zaproponował fryzur, który w Black Nostalgia gra na syntezatorze. To było już drugie nieudane podejście. W zeszłym tygodniu wpadłam na Boffiego, jak to się powinno odmieniać, też niby przypadkiem, gdy szedł z gitarą po schodach. Gryf gitary walnął go porządnie w ucho, ale i tak nie zrobiłam na nim wrażenia. A przecież nie noszę aparatu na zębach, jak wszystkie moje koleżanki. Mam proste włosy, co jest podobno modne, i nowe kulerskie spodnie z troczkami i rzepami. Ale właściwie czy to źle, że Boff nie ulega takim zewnętrznym urokom? Przecież on jest inny niż chłopaki z mojej klasy. I ze starszych klas też. Jest inny od pana Dariusza i jemu podobnych. Boffo to buntownik, wrażliwy buntownik i to właśnie w nim kocham. Dziewczyna, którą Boffo wybierze, też musi być wrażliwa na niesprawiedliwość, wojnę, los blokersów i zanieczyszczenie środowiska. Muszę dać mu się poznać od tej strony. Mam już nawet pomysł. 16. Pójdę zobaczyć to na scenie. Zbiegam po 2 stopnie. Nigdy nie jeżdżę windą, od kiedy ciocia Ela utknęła w niej pewnego wieczoru. Alarm nie działał, więc waliła z całej siły w drzwi przez północy. Gdy ją wreszcie wypuszczono, portierka, pani Jasia, tłumaczyła, że owszem, słyszała hałasy i nawet ją zastanowiły, ale skąd mogła wiedzieć, że to ciocia Ela siedzi zamknięta? Mijam palarnię z zawsze pełną popielniczką i uchylam wahadłowe drzwi. Ciemno. Daj 42 na 80%. Nie, przyoporuj trochę. Teraz dopal 14. Na czarnej podłodze sceny krzyżują się 2 jasne plamy. Waldeczek wyciąga rękę i sprawdza natężenie światła. O, Klara! Cieszy się na mój widok. Przydasz się tutaj. Jarek! Krzyczy do kolegi. Klara popracuje za artystów. Siądź w fotelu, ustawię na ciebie światło z reflektorów na balkonie. Siadam. Lubię pomagać Waldeczkowi i lubię ustawianie świateł. Te tajemnicze numery, polecenia, hasła. Wszystko to rozumiem i często służę radą. Wiem, że pani Sylwia nie pozwala, by ją oświetlać z góry, ponieważ wtedy robią jej się takie głębokie oczodoły. A pan Dariusz nie chce mocnego reflektora od przodu, bo to go oślepia, a już i tak nie dowidzi bez okularów. Zawsze je zdejmuje przed wejściem na scenę, by mieć zabójcze spojrzenie. Choć mama uważa, że patrzy jak kret po narkozie. Poza tym każdy aktor lubi, żeby było jasno, a każdy scenograf przeciwnie, aby było raczej mroczno. Teraz przejdź brzegiem proscenium w lewą stronę. Stop, tu mamy dziurę, wrzeszczy Waldeczek i kieruje kolejny reflektor na ciemny fragment podłogi. Dobra, maszeruj dalej, aż do końca portalu.
głębi za moimi plecami rozlega się straszny huk i brzęk. Tu się można zabić, jęczy fryzur. Syntezator zderzył się z jakąś ścianą, która tu przedtem nie stała. Dajcie robocze, wołam do elektryków, inaczej panowie zdemolują teatr. Dobrze, że pan Edzio uniósł na sztankiecie tiul, bo następne dziury już by się pani Basi z pewnością nie spodobały. Scenę zalewa mocne światło. O co chodzi? Pyta z balkonu Waldeczek. Nie mam czasu na przerwy. Obiecano nam próbę o 16. Ten, kto obiecał, słowa nie dotrzyma. Jestem na początku pracy. Mówiłam ci, pan Edzio kazał im wrócić o 4 i wtrącam się. Pan Edzio, pan Edzio. Edek postawił dekoracje i uważa, że może się teraz zająć planem pracy kolegów. Widzieliście przedstawienie zagrane w roboczych światłach? Waldeczek jest urażony. Czuje się niedoceniony i lekceważony, bo zawsze brak mu czasu na porządną robotę, a przecież światło w teatrze to rzecz zasadnicza. Jak nie sprawdzę podstawowych efektów na wieczornej próbie, to nic nie dam rady poprawiać w nocy. Ale proszę bardzo, ja mogę sobie iść. Nie, stary, hakuj dalej, mówi Miki pojednawczo. My się odprężymy. Boffo rzuca mu spod ełba wściekłe spojrzenie. Zauważyłam, że Miki nadmiernie nierwie się do pracy, a Boffa to denerwuje, bo jest poważnym facetem. I wie, że w teatrze wszystko musi być przećwiczone i gotowe. Boffo jest super. Gaszę, informuje Waldeczek. Dekoracje pani Basi. I my wszyscy pogrążamy się w ciemnościach. I znów słychać potworny huk, gdy fryzur ładuje syntezatorem w którąś ze... W garderobie siedzi Klaudia. Pani Gienia, garderobiana, odeszła niedawno na emeryturę i przyjęto Klaudię, która na razie nie ma pojęcia, na czym ma polegać jej praca. Boję się, że nigdy nie będzie go miała, gdyż na co dzień, jak mówi tata, nie korzysta z mózgu. Ma okrągłą, wiecznie zdziwioną twarz i bardzo długie tipsy, które wciąż wplątują się jej w kostiumy. Żałujemy, że pani Gienia już nie pracuje, bo była naprawdę miła. Zawsze przyszywała nam urwane wieszaki przy płaszczach i czytała sztuki, które wystawialiśmy. Nie można tak grać Ofelii, skarbie, powiedziała kiedyś Mani. Wydaje ci się, że w sukience do komunii sypiesz kwiatki na procesji w Boże Ciało? A ty jesteś żabciu kobitka na schwał i każdy na dworze Hamleta chciałby cię zobaczyć w opalaczu na plaży w Sopocie. Mania najpierw się uśmiała, a potem zastanowiła nad słowami pani Gieni i wyciągnęła wnioski. Namówiła panią Basię na wydekoltowaną, dopasowaną suknię i ostry makijaż. Potem podobno krytycy pisali, że to nowe odczytanie roli. Nawet pani Gienia była zaskoczona. Wiesz, skarbie, mówiła, ta twoja Ofelia to wesoła wdówka, nie ma co. Klaudia siedzi w fotelu i sprawdza stan swoich tipsów. Cześć, czy dziś się przebierają? Pytam. Kto? No, aktorzy. W co? No, w kostiumy. Czy próba jest w kostiumach? A ja nie wiem. Mówi, jakby jej to nie dotyczyło. Słuchaj, a znasz Natalię Kukulską? Że jak? Teraz ja odpowiadam pytaniem. Że kogo? Kukulską. Fajna jest. Myślałam, że może też tu śpiewa. O rany. Z Boffem w duecie. Ta dziewczyna jest niespełna rozumu. Lubię poezję, bynajmniej dlatego przyszłam do teatru. Kontynuuje niezrażona moją nieprzychylną miną. Spójrz mi w oczy, pan Dariusz często mówi wiersze miłosne. Oglądasz? No, nie. Moja mama się w nim kocha. Ja wolę pazurę. To na razie, odwracam się w drzwiach. Gdyby się okazało, że aktorzy mają się przebrać, to kostiumy wiszą tu, we wnęce. Nie pomyl z prywatnymi ubraniami, bo też są współczesne. Co są współczesne? Pyta Klaudia, ale pozostawiam to bez odpowiedzi. Chyba spróbuję pomęczyć te zadania tekstowe w innym miejscu. Jest 16:30. Bufet jeszcze zamknięty, ale Kaśka już się pewnie krząta na zapleczu. Przygotowuje najlepsze sałatki świata i ruskie odsmażane pierogi ze skwarkami. To nieustanna próba charakteru i nie wychodzi się z niej zwycięstko, mówi ciocia Ela, pochłaniając 1,5 porcji. Ponieważ nie walczę z charakterem ani z wagą, mogę zjadać dowolną liczbę pierogów, popijając kolą lub fantą. Biorę wszystko na krechę, czyli na kredyt, a tata raz w tygodniu płaci długi. Zwykle pyta przy tym retorycznie, czy to dziecko się nam kiedyś zwróci. Kasiu, pukam do drzwi, jestem głodna, otwórz już proszę. Kaśka otwiera, ale jest coś nie w humorze. Weź batona albo jogurt, ja nie mam czasu, mruczy znikając za wysoką ladą. Sushi bar, też coś. Aha, już rozumiem.
W naszym nowym spektaklu Gosia i Tadzio spotykają się w japońskiej knajpce i na każde przedstawienie Kaśka musi przygotowywać jedzenie. Oczywiście takie trochę udawane, ale jednak jadalne. Z czego zrobisz? Dopytuje się. Właśnie się zastanawiam, czy ugotować klejk ryżowy i zawinąć go w liście kapusty, czy może zespolić ryż jajecznicą i to zapakować? Będzie smaczniejsze. Jedno i drugie to masakra. Może skleić ryż galaretką owocową? Gosia nie jest słodyczy. A poza tym galaretka z kapustą? No nie, masz rację. Oryginalne sushi zawija się w liście winogron. Nawet można je kupić. Ale dyrektor powiedział, że za drogie. Teraz cały teatr będzie cuchnąć gotowaną kapustą. Nie wiem, czemu rekwizytor się tym nie zajmie. Zupę jeszcze mogę ugotować, ale sushi? Co prawda lepiłam już bażanta z mielonego mięsa i sandacza z kostek rybnych. Kaśka jest rozżalona. No dobra, odsmażę ci pierogi. Siadaj. Nasz bufet jest strasznie fajny. Kilka stolików z krzesłami i kilka niższych stolików z fotelami dookoła i stara kanapa, na której każdy lubi siadać, ale zajmuje ją zwykle wuj Kornel i nikt bez jego wyraźnego zaproszenia nie śmie obok spocząć. Na ścianach wiszą plakaty z przedstawień i wiele zdjęć z różnych tournée. Pani Sylwia na tle wieży Eiffla i pani Sylwia na tle Kremla. Pan Dariusz otoczony koleżankami pod Koloseum i pani Basia stojąca na głowie u stóp krzywej wieży w Pisie. Nawet ja tam jestem. Z nosidełka na plecach taty pokazuje język panu Julianowi, reżyserowi, za którym już wtedy nie przepadałam. Są też ozdobnie wykaligrafowane wierszyki oprawione w rzeźbione ramki. Pisze je stolarz, pan Sylwek, i uroczyście ofiarowuje po każdej premierze. Te wierszyki wypełniają wolne przestrzenie między fotografiami i brzmią dość podobnie. Kornel to król lir jak mało. Niewielu takich zostało. Córki ma piękne jak róże, a u widzów brawa duże. Król lir, styczeń 2002. Albo na weselu tańczą zjawy, żeby w tańcu nie wyjść z wprawy. By widz bardzo zachwycony klaskał zjawą jak szalony. Wesele, marzec 1989. Albo wielka to jest Klary cnota, ta za Wacławem tęsknota. Tęsknią też, każdy to powie, za aktorami widzowie. Zemsta, maj 1997. I tak dalej, chyba ze 20 razy. Pan Sylwiak jest wielkim entuzjastą sceny. Kaśka stawia przede mną talerz pełen pachnących pierogów. Mniam. Mniam, słyszę za sobą. Też poproszę. Tomiki. Serce podskakuje mi do gardła. Zaraz przyjdzie Boffo. Zamknięte, krzyczy z kuchni Kaśka. Jak zamknięte, kiedy otwarte? Ale zamknięte. Miki wydaje się zdezorientowany. Siada obok mnie i zawistnie patrzy, jak wcinam. Gdzie reszta? Pytam. Poszli jednak do sali prób. Ja spasowałem. Mogą ćwiczyć bez ciebie? Nie, ale wymiękłem. Muszę się odstresować, to się nazywa trema, nie? Miki, czy wy na koncertach macie tłumy fanek? Pytam, podsuwając mu przymilnie pierogi. Poczęstuj się. Miki tylko czekał na zachętę z mojej strony. Takie tam fanki, ale dobre. Dzieciaki w twoim wieku. Pycha. Dzieciaki. Cham po prostu. Za kogo mnie ma? Możesz skończyć, mruczę wstając. Nie jestem głodna. Kaśka, podwójną porcję ze skwarkami, woła od progu pan Edzio. Zamknięte. Nie wygłupiaj się, mam mało czasu. Kaśka pojawia się za ladą. Widzisz, jak się otworzy drzwi, to już koniec, mówi do mnie z pretensją. A moje sushi w lesie. Sushi? A co to takiego? Dziwi się pan Edzio. Myślałem, że gotujesz bigos. To teraz i mnie poucję, tak brzmi prośba Mikiego wypowiedziana z pełnymi ustami. Zamknięte, ryczy Kaśka, która dla obcych bywa stanowcza. Otwieram o 5:30, jestem zajęta. Pomogę ci, proponuję, bo wcale nie chcę się spotkać teraz z Black Nostalgia. Czuję w oczach łzy, a chyba bym umarła ze wstydu, gdyby ktoś to zobaczył. Dzieciak. Przecież mam 13 lat i mogę kochać naprawdę. A jeśli Boffo też mnie tak potraktuje? Nie. Boffo nie mógłby mnie obrazić. Dla niego liczy się wnętrze. Moje już wkrótce pozna. Nie będę się przejmować prymitywem, który nie odróżnia przedszkolaków od młodych kobiet i obce jest mu słowo zamknięte. Pokrzepiona zabieram się do lepienia Kasinej wersji sushi. Biedna Gosia, biedny Tadzio. Dzisiejszego wieczoru czeka ich prawdziwa uczta.